Tu Państwo przeczytają tytuł dzisiejszego wykładu. To dosyć jest szumny, bo to biografia naukowa. Moja biografia naukowa. Moi przyjaciele namawiają mnie, przyjaciele obojga płci, żebym ja swój życiorys ten naukowy opowiedział, bo uważają, że jest w tym moim życiorysie dużo rzeczy ciekawych. No, być może Państwo zobaczą, czy to, co się uczyłem, co studiowałem, co mnie w jakiś sposób wewnętrznie kształtowało, no opowiem to. Dzisiaj za kilka dni kończę 84 lata. To człowiek w tym wieku już żyje wspomnieniami, a jak jeszcze o to pytają, to opowiada. No i niektórzy mówią, że to ciekawe. Nie wiem, czy wszystko aż jest takie ciekawe w moim życiu, tylko to miałem szczęście, że się tak mi życie szczęśliwie ułożyło, że mogłem studiować za granicą w Rzymie. Także i o tym opowiem, ale najpierw no, rozpocznę od mojego wykształcenia w Polsce, w ojczyźnie mojej. Także zacznę od, jeśli chodzi o wykształcenie, no to tu mam liceum. Mam zdjęcie budynku, do którego uczęszczałem, ale może kilka danych jeszcze z wcześniejszych moich, troszkę z dzieciństwa może, bo urodziłem się 5 lat przed wojną, już w Gdańsku, także jestem rodowitym gdańszczaninem. Była nas tu wtedy mniejszość Polaków w Gdańsku, większość była przeważnie niemiecka, choć nie tylko niemiecka. Urodziłem się w Gdańsku i to w klinice, w której się potem też jedna z moich córek urodziła i w których córki moje rodziły swoje dzieci. Jest to klinika położnicza na ulicy Klinicznej w Gdańsku. Budynek do dnia dzisiejszego istnieje. Ale dlaczego te moje urodziny w tej klinice dla niektórych są czymś ciekawym? Hitler doszedł do władzy w 1933 roku. Ja się urodziłem w 1934 roku. Hitler prowadząc tak zwaną Volksnahe Politik, czyli politykę bliskie ludowi, jakoś szybko kupił sobie Gdańszczyn, bo nawet do dnia dzisiejszego istnieją ulice, gdzie są budynki, całe ulice, gdzie stoją budynki budowane w ramach tej polityki bliskiej ludowi. Na przykład u nas jest taka dzielnica, gdzie są prawie ulice wszystkich kompozytorów. To tamte domki, często takie bliźniaki, to były domki budowane w ramach Volksnahe Politik. No i dlaczego, co to ma wspólnego z moim życiem? Właśnie jak doszedł do władzy, to już na następny rok, czyli w 1934 roku, w większości urzędów w Gdańsku wisiał portret Hitlera. W tej klinice, gdzie się rodziłem, był zwyczaj przed wojną, nie wiem, czy to potem też kontynuowano, że nie wypuszczano
po urodzeniu dziecka z tego szpitala położniczego, dopóki nie odbyła się ceremonia inicjacyjna, religijna. Jeżeli ktoś był chrześcijaninem, to musiał się ochrzcić. Jeżeli był ktoś żydowskiego pochodzenia, obrzezać. Także te czynności dokonywano na terenie. Był specjalny pokój do tego przeznaczony i tam, jeżeli ktoś był katolikiem, to chrzczono w tym pokoju. No i mój chrzest się odbył w tym pokoju, ale wisiał już tam portret Hitlera. I teraz mój ojciec chrzestny troszkę protestuje i mówi do księdza Hoppe: Kaszuba, że jak to jest, no co, pod portretem Hitlera się chrzci? On mówi: nic już nie zmienię. Odwróćcie się plecami do Hitlera, a ja będę patrzył na chłopaka, jak będę chrzcił. Także i tak się odbył mój chrzest. Także o, też taka ciekawostka. Urodziłem się w Gdańsku. Jak wojna wybuchła, znaczy jeszcze kilka, wybuchła 1 września w 1939 roku. Ja wtedy byłem z rodzicami i babcią i moją siostrą, małą, mniejszą ode mnie, u krewnych w Poznańskim, w Trzemesznie, między Mogilnem a Gnieznem. No jak wybuchła wojna, ojciec, który pracował mój, bo kończył też Politechnikę w Gdańsku, pracował w dyrekcji kolejowej w Gdańsku i od razu musiał wrócić, ale już do Gdańska nie mógł. W Gdyni, tam go aresztowano, umieszczono w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, a ja z mamą i babcią i siostrą zostaliśmy u krewnych w Trzemesznie. No ojca aresztowano, ale wyznaczono wówczas 1500 Polaków do budowy koszarów SS w Gdańsku Południowym. Ten podobóz Stutthofu nazywał się Maczkau. Obecnie to nazywamy Maćkowy. Jest tam znana tutaj na miejscu mleczarnia. Masło często kupujemy z tej mleczarni. I w tych Maćkowach mój ojciec miał stosunkowo dobrze. Nie był to jeszcze obóz koncentracyjny w pewnym tego słowa znaczeniu. Nie chodzili ci obozowicze, nie wiem czy tak ich nazwać, w pasiakach. I się tak stało, że Niemiec, który ich pilnował, był naszym sąsiadem z Jaśkowej Doliny. I był to człowiek, jakby to powiedzieć, dobrego serca, bo ile mógł, pomagał. Także jedzenie podrzucał, wynosił listy, zdjęcia. Także ja mam zdjęcia ojca z obozu, ale to kiedyś w szczegółach opowiem. No to jest ciekawy pobyt. To w każdym razie, że może tu tylko dorzucę, że kiedy skończono te koszary, już nie przeznaczono je na koszary, tylko na obóz dla własnych, dla dezerterów wojskowych niemieckich, dla policjantów, dla niszczono też homoseksualistów. Także był to obóz tego rodzaju. No ale po skończeniu cofnięto wszystkich do Stutthofu,
ale ponieważ ojciec mój inżynier i jeszcze ktoś tam był też z inteligencji, przerzucono do Oświęcimia i tam w kilku miesiącach mi ojca zamordowano, zginął też tam mój kuzyn. Tyle może tak z mojego okresu, z okresu przedwojennego. 5 lat miałem, jak wojna wybuchła. Przeżyłem wojnę w Trzemesznie, dopiero do Gdańska wróciłem po wojnie. Ukończyłem po wojnie szkołę podstawową i 4. liceum w Gdańsku w Nowym Porcie. To jest tu ten budynek, który Państwo widzą. I miałem szczęście, bo był to okres tak zwany stalinowski. Nauczyciele dobrzy przedwojenni traktowani byli jako ci, którzy właściwie prezentują te rządy przedwojenne. I tych dobrych nauczycieli umieszczono w tym liceum. Także dostałem dobry szlif w 4. liceum. Także mile wspominam te studia. Wprawdzie po 2 latach się zorientowano, że 4. liceum ma o wiele wyższy poziom niż 1. liceum. I nauczycieli razem z dyrektorem przesunięto do Gdańska 1. liceum. Też uczył nas religii ksiądz Jan Mokrzycki, jezuita, po studiach psychologii w Innsbrucku. I od niego, pomimo że jeszcze nie było encykliki Humani Generis, w której Pius XII zezwalał katolikom na przyjęcie teorii ewolucji, to on już nam wykazywał, że ten opis biblijny nie należy brać literalnie. Człowiek pojawił się na świecie drogą ewolucji, także już miałem i od strony, jakby powiedzieć, religijnej takie przygotowanie do zaakceptowania teorii ewolucji, to od tamtych czasów do dnia dzisiejszego w jakiś sposób, no nie chcę powiedzieć wyznaję, bo uważam, że jeśli chodzi o ewolucję, czego nauczyłem się też z tych uczelniach, które tutaj wspomnę, ewolucja jako ewolucja jest faktem. Tylko są różne teorie, które próbują te fakty wyjaśnić. No może dam taki przykład. Jeżeli wezmę gazetę w języku polskim, wydaną w 1900 roku i z 2000 roku, to różnice językowe są wielkie. Język nasz polski ewoluował, to jest fakt. Są potem różne teorie, jak to język ewoluował. Coś podobnego jest, jeśli chodzi o świat żywy. Ewolucja jest, tak mi też i uczono, ale uznaję to w pełni, jest faktem. Dzisiaj przeczyć ewolucji, to dzisiaj myślenie ahistoryczne, aewolucyjne jest anachronizmem. Moim zdaniem w pełni się zgadzam z tym, że twierdzą, że ewolucja jest faktem. Tylko są różne teorie i one się będą w dalszym ciągu rozwijać. Pójdzie naprzód chemia, biochemia, będzie tam więcej elementów z tej dziedziny wykazujących ewolucję. Jeszcze teoria ewolucji, historia jej się nie skończyła i tak szybko nie skończy. Ale ona jest faktem. Z tego też się tu dowiedziałem od księdza Jana Mokrzyckiego. Więc to jest liceum w Nowym Porcie, na ulicy Wyzwolenia 8. Ten budynek już nie jest w tej chwili liceum, jest czwórka, jest w dalszym ciągu w Nowym Porcie, ale w innym zupełnie gmachu. Tutaj jest jakaś inna szkoła, chociaż w tej chwili już nie pamiętam, bo tu z przyjacielem moim żeśmy ją kiedyś odwiedzili, ale w tej chwili nie kojarzę już. Ale jest szkoła w dalszym ciągu. Teraz studia filozoficzno-teologiczne skończyłem
robiłem w Polsce od 1952 do 1957. Mamy przed sobą gmach tej uczelni katolickiej. Tu troszkę inaczej widzą Państwo. No tam robiłem też, mnie zawsze interesowało, bo Biblia właśnie też i księdza Jana Mokrzyckiego, bo on pokazał, że nie wolno Biblii brać literalnie, że ten opis stworzenia z żebra kobiety, ono ma tylko ma pewne rzeczy, pewne prawdy religijne wykazać. Ja w tej chwili nie chcę wchodzić w szczegóły i dlatego interesowały mnie te, co na ten temat mówiono na wykładach biblistyki. No, troszkę mnie szokowało to, że to zresztą jeden z kolegów też tam studiujących troszkę żartem obrócił, bo wtedy tą teorię ewolucji nam wykładano już na, bo już było po encyklice Humani Generis, w dziwny sposób, że pochodzimy ze świata zwierzęcego, ale dusza ludzka jest szczepiana w to ciało ludzkie. No ale teraz, no jak wszczepionym, jakaś para była, została wybrana, już byli może dorośli, nie? Bo to tak przedstawiano nam, że to było przygotowanie, ale tu ingerencja specjalna Boga w to, żeby dać tej pierwszej parze duszę. Wiem, że kolega mój, późniejszy ksiądz Jerzy Wojtkiewicz, mówi tak, otrzymali duszę i z wrażenia wyłysieli. Bo przecież ta samica i samiec pochodzenia jakiegoś małpiego był obrośnięty, nie? No to on tak zareagował już. Widzą Państwo, jak się mentalność ludzi zmieniała, bo według tego, przepraszam, tu mi się coś nie tak ułożyło. Także on tak zareagował. Otrzymali nieśmiertelną duszę i z wrażenia wyłysieli, nie? Bo człowiek jest, nie ma owłosienia jak nasi przedstawiciele naczelnych. Także takie szczegóły pamiętam z tych studiów. I tu, widzą Państwo, jest zaraz obok tego katedra w Pelplimie, widziana z loku, z lotu ptaka. Gdy zacząłem tam studia, akurat tak się stało, że znany ksiądz Franciszek Sawicki, niemieckiego pochodzenia, chociaż jak widzą Państwo, ma polskie nazwisko, o nim się stale mówiono. Uczyłem się też nawet z jego skryptów. Także dowiadywałem z tych skryptów dużo ciekawych rzeczy. Mnie już dziwiło to, jak potem ksiądz, który nas uczył w liceum po księdzu Janie Mokrzyckim, jak jego też przenieśli do pierwszego liceum, że stale mówił, że dzieci, które nie zostały ochrzczone, a zmarły w łonie matki czy w wyniku aborcji, idą w takie miejsce, które się nazywa Limbus Puerorum. Takie miejsce szczęścia naturalnego dla dzieci nieochrzczonych, którzy no, nie mieli własnych żadnych grzechów, za co mieli cierpieć, nie mogły iść do piekła, ale ponieważ były nieochrzczone, nie mogą oglądać Boga, więc twierdzono, że jest takie miejsce,
i się nazywa Limus Puerorum. No i skryptu księdza, skoro się dowiedziałam, że już w czasie Soboru Watykańskiego I to chcemy ogłosić jako dogmat istnienie Limbus Perorum, a więc byłoby nie tylko piekło, niebo, czyściec, ale też czwarte miejsce Limbus Puerorum. No ale według skryptu księdza Sawickiego, ktoś z kardynałów, ja w tej chwili nie pamiętam, to był w czasie Soboru Watykańskiego II, przekonał zebranych ojców soborowych, że sprawa nie dojrzała do dogmatu. I ten dogmat nie został ogłoszony o istnieniu Limbus Perorum, ale ksiądz Sawicki zaznacza, że Stolica Apostolska wtedy wydała takie rozporządzenie, że jeżeli ktoś się spowiada i w czasie spowiedzi by wyznał, że nie wierzy w Limbus Puerorum, nie wolno mu dać rozgrzeszenia. Takie było zarządzenie. Potem wiem, że naraz tym księdzem, który prefektem troszkę się sprzeczałem. Mówicie, dziecialnie, zupełnie wino pakujecie w jakieś limus, proro. Tam, gdzie ksiądz następny, ksiądz nazwiska Kazimierz Orkusz, a ja pamiętam dobrze, no był troszkę niezadowolony z tej mojej dyskusji, no ale teraz jestem w Rzymie, odbywa się Sobór Watykański II i nie doszło do takiego dogmatu, bo co? W dyskusjach wykazano, że właściwie jest taki dogmat, że każdy otrzymuje wystarczającą łaskę do zbawienia. I to dziecko nieuszczone też taką łaskę otrzymać. Nie wiemy kiedy, może w momencie, kiedy po raz pierwszy uzyskuje świadomość, opowiada się po stronie Boga i jest zbawione. Także już potem w encyklice Ewangelium Vitae Jan Paweł II prosi kobiety, które przerwały ciążę, by modliły się do swoich dzieci, bo one są u Boga czy w Bogu. Proszę sobie encyklikę Ewangelium Vitae przeczytać. Tam jest ten fragment. Czyli już dzisiaj nikt nie musi wierzyć w Limbus Perorum. Co jeszcze mnie w jakiś tam sposób wiąże z księdzem profesorem Sawickim? Mianowicie z jego skrypty, jak i potem z wykładów innych profesorów, którzy tam wykładali. Mianowicie chodzi o zasadę Leibnica, w zasadzie o dostatecznej racji, która głosi, że każdy byt ma dostateczną rację swego istnienia i swej istoty, czyli tego, że jest, dostateczną rację, tego, że jest i tego, że jest takie, a nie inne. Czyli Sawicki mówił, dogmat racjonalizmu. Wszystko jest racjonalne według tego twierdzenia. Każdy szczegół, cokolwiek jest, ma dostateczną rację swojego istnienia i istoty. On mówi, jakoś tą zasadą nie da rady wymazać z życia tyle irracjonalności, które jest w życiu każdego z nas i w ogóle świata, także wierzymy w tą zasadę, to znaczy wielu racjonalistów to traktuje jako pewnik absolutny,
Ale. I wtedy właśnie usłyszałem po raz pierwszy, i w ten sposób się zetknąłem z Mikołajem Skóry, że istnieje tak zwana koincydencja opozytorum. Że mamy pewne splątanie racjonalności z irracjonalnością. Współistnieją te przeciwieństwa bycie i nie należy wymazywać w imię jakiejś zasady racjonalizmu też i rzeczywiście irracjonalność. Ponieważ do mnie próbowano strzelać pewien z SS-manów, ale nie chcę tu w szczegółach chodzić. Uratowało mnie to, że ktoś tam krzyknął po niemiecku Lassen Sie doch das ist ein Kind. Ale dla mnie, a to nie było tak długo po wojnie, jak zacząłem studia, to stale ta walka dobro-zło. No. Z jednej strony spotykam ludzi bardzo dobrych, a z drugiej strony kogoś, który do mnie celował i do dziecka i próbował zabijać. Dlatego ta zasada współistnienia i splątania przeciwieństw trafiała. Tutaj mam innego księdza, profesora, który bardzo cenił profesora Sawickiego, nawet na jego pogrzebie wygłosił kazanie pożegnalne. To człowiek o niezwykłej wiedzy, on mi imponował. No, miał brata w Rzymie, też księdza, który mu przysyłał najnowszą literaturę, także jego wykłady były niezwykle ciekawe. Dlatego też u niego pisałem pracę moją dyplomową w 1957 roku. Jaka to była praca dyplomowa? Ona dotyczyła przekonań spirytystów, którzy twierdzą, że jak tam odpowiednio manipulują i tak dalej, to duchy te do nich przemawiają. No i on mi polecił, ksiądz Franciszek Mantej, żeby przestudiować dobrze pewne dokumenty stowarzyszeń międzynarodowych, spirytystycznych i zbadać, czy są podstawy do tego, żeby twierdzić, że w czasie tych seansów spirytystycznych rzeczywiście mamy kontakt z duchami zmarłych. No i siedziałem w Gdańsku w Bibliotece Panowskiej i studiowałem. No i ksiądz Franciszek był bardzo Mantej zadowolony, bo co tam, do jakiego wniosku doszedłem? Okazało się, że jak jest towarzystwo spirytystyczne, które wierzy w wędrówkę dusz, to te wywołane duchy potwierdzają to, tak, musimy powędrować. To nie jest jedno życie, wielokrotnie się wcielamy i tak dalej. A jak towarzystwo spirytystów jest przekonane, że jest tylko raz życie na ziemi, żadnej wędrówki dusz nie ma, to wywołane duchy znów to potwierdzają. Więc zebrałem cytatami, pokazując, jak to wygląda, że właściwie w tych poglądach tych rzekomych duchów odzwierciedlają się poglądy tych, którzy je wywołują. No i w ten sposób wykazywałem, że takich duchów nie ma. No to jest pewien proces, którego nie umiałem wytłumaczyć. Zresztą jeszcze tu pokażę księdza profesora Sychty, który wykładał nam psychiatrię, że tam pewne są elementy tej natury, krótko mówiąc. Tu mam zestawienie profesorów. Tu w środku jest ksiądz Znaniecki. Przepraszam, coś tam.
To jest ksiądz Franciszek Znaniecki, który uczył nas filozofii, no i też woli historii filozofii i mówił o, znaczy moim preferowanym filozofem jest Mikołaj Skuzy. Także od niego się sporo dowiedziałem. Ten ojciec Alfons Tęgowski, tutaj ten stojący, bo coś tu nie działa. To jest ten, to jest po lewej stronie. Ten tu. To jest Alfons Tęgowski. On się pracował nad naszą duchowością. Tu jest ksiądz profesor dr Bernard Szychta, doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. On wykładał nam psychiatrię. Profesorów w 1939 roku, profesorów tej uczelni w Berlinie, Niemcy rozstrzelali. Jego akurat nie było i przechowywał go całą okupację za szafą profesor psychiatra, który Kocborowie był wówczas ordynatorem psychiatry za szafą. Tam sobie studiował tą psychiatrię jeszcze i tak dalej. Także 20 lat był kapelanem w szpitalu psychiatrycznym. Te wykłady psychiatry były szalenie ciekawe. Także z przyjemnością słuchałem. Ukazywał też, ile jest problemów religijnych związanych z pewnymi zaburzeniami psychicznymi, także u wielkich mistyków. Także te wykłady sobie bardzo ceniłem i one mi się przydały potem jeszcze, bo tu za chwilę dojdziemy do innych studiów. Zetknąłem się z drugim profesorem psychiatrii, ale już w Rzymie, Polakiem, jezuitą, Pawłem Siwkiem. No ale na razie idziemy tu. To jest ksiądz profesor dr Antoni Litke. On nas uczył historii Kościoła. Jego wykłady też były niezwykle ciekawe, bo on mówił tak. Chociaż przez to moje poznanie historii Kościoła jest takie troszkę jednostronne, bo on mówi tak, o pobożnych rzeczach w historii Kościoła to się dowiecie. A ja wam podam, pokażę też tą drugą stronę, jak to wyglądało. No, no wtedy ta historia Kościoła wychodziła troszkę okropnie nieraz. Także... No ale dostałem taki zastrzyk wiedzy z historii Kościoła, wykazujących też, że Kościół się składa z ludzi, a nie ma ludzi idealnych, są tylko ludzie realni. I to, że nawet dostałem od niego takie polecenie napisania na temat, no to ja próbowałem to zrobić i wiem, że mu się to podobało. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo nie skończę. Teraz studia, następne studia to fizyki, filozofii i biblistyki w Rzymie w latach 1963-1970. Jechałem tam, widzą Państwo, w Polsce studiowałem uczelnię katolicką, teraz też studiuję, jeśli chodzi o filozofię przyrody, filozofię nauk przyrodniczych, studiowałem na katolickiej uczelni jezuickiej, Uniwersytet Gregoriański, a fizykę na państwowym Uniwersytecie Sapienza, ponieważ nie wolno było niby w Rzymie studiować równocześnie na dwóch uczelniach, ale ksiądz biskup Nowicki, który nam załatwił stypendium, myśmy mieli stypendium, ta dziewiątka chyba nas była studentów, to załatwił nam stypendium Ligi Katolickiej ze Stanów
Zjednoczonych. Także mieliśmy się z czego utrzymać. I on tak długo chodził wokół tych uczelni, że zezwolono mi też studiować fizykę. Musiałem dokonać nostryfikacji pewnych już dyplomów, jakich miałem, pokazać to potem na uczelni tej państwowej i mogłem, nie musiałem wszystkie kursy fizyki robić, bo częściowo też była fizyka, tu gdzieś nawet mam egzemplarz, ale nie widzę, gdzie ona jest, bo na tym Gregoriano to nas uczono fizyki po łacinie. Także mechanikę kwantową tu, przepraszam, zapomniałem, ale nie w tej chwili ona leży. To bym pokazał, jak wygląda de fizyka kwantyka, podręcznik z mechaniki kwantowej. Bo mnie, ponieważ potem doktorat pisałem z interpretacji mechaniki kwantowej profesora fizyka Czesława Białobrzeskiego, to chciałem tą mechanikę kwantową lepiej jeszcze poznać i fizykę relatywistyczną to studiowałem jeszcze na tej uczelni Sapienza. Tutaj jest ta uczelnia, to jest, tu widzą Państwo na dole gmach główny, ponieważ Sapienza to jest mądrość po włosku, więc mamy tu dużą statuę mądrości przed głównym gmachem, o, tu ona stoi, a tu żeby to było, że chodzi o ten uniwersytet, to jest Sapienza. To jest Wydział Fizyki, oni mówią Departamento di Fisica. Mieszkałem w Kolegium Polskim. W Rzymie są dwie instytucje, gdzie jak się miało stypendium linii katolickiej, mieszkało się. To jest Kolegium Polskie, Collegio Polaco na Piazza Remuria 2. Jeszcze był Instytut Polski. Także tu to jest to kolegium. To jest uczelnia już jezuicka Gregorianum. Jeżeli tu ktoś da radę to przeczytać, to tu jest napis, że to jest papieski uniwersytet gregoriański. Po łacinie jest napis. To jest wnętrze główne. Niedawno byłem tam na takiej konferencji Natura e Naturalismo. Chciałem się zorientować, jak tam w dalszym ciągu jest filozofia przyrody wykładana. A tu mamy jeszcze Papieski Instytut Biblijny. Studiowałem w Rzymie, w pobliżu Kolegium Polskiego było Kolegium Holenderskie. I tam studiowali głównie biblistkę, byli to księża z Holandii. Studiowali biblistkę i co chwilę dochodzi do nas wiadomość, że rzucają sutannę, rezygnują, tracą wiarę. No, zacząłem interesować, co jest tego powodem. No, okazało się, że powodem tego było to, że główna obietnica przesłania Jezusa się nie spełniło. Bliskie Królestwo Boże dało się zrealizować za pierwszego pokolenia. To samo pierwotny Kościół uczył. Zagadnienie zna w szczegółach Benedykt XVI. Są nawet artykuły, które wykazuje, że obecny głęboki kryzys chrześcijaństwa w Europie jest efektem kryzysu chrześcijańskiego roszczenia do prawdy. A więc zacząłem sobie odbywać takie studia nieformalne, ponieważ miałem przygotowanie biblijne wystarczające z Polski. Studiowałem, kupowałem książki na ten temat, studiowałem w szczegółach te zagadnienie. Także zrobiłem sobie takie
przesuwają zagadnienia, które są naprawdę istotne światopoglądowo. Antropologię biblijną, to zagadnienie, o którym wspomniałem, historię Boga, Abrahama. Okazało się, że właściwie Bóg Abrahama nie miał przymiotów, absolutu. Był cielesny, miał małżonkę, 70 synów. Był Bogiem trzeciej już generacji. Miał syna Jahwe, potem te dwa kulty połączono. Ale to są już szczegóły, ja tylko tu sygnalizuję, czego się nauczyłem przez takie na własny użytek nieformalne studia w Papieskim Instytucie Biblijnym. Tu go mamy jeszcze, bo on jest bardzo blisko Gregoriana, bo to jest zdjęcie zrobione ze schodów tego Uniwersytetu Gregoriańskiego, którego Państwu pokazałem. I tu stoi przed nami Papieski Instytut Biblijny, że to jest, przepraszam, tu jest nad tym napis, tylko coś tutaj zbyt, to jest, no nie, pokaże mu się ten napis. Wejście jest z boku, jeżeli tu wrócimy, to tam się wchodzi, bo może tu jest napis u góry, Papieski Instytut Biblijny, to wejście jest z tej strony. Potem wielokrotnie, ile razy bywałem w Rzymie, dostałem pozwolenie korzystania z biblioteki, także ja nieraz siedziałem w tej bibliotece, dostawałem na tą uczelni gdańskiej stypendium. Mogłem siedzieć i sobie kwerendę robić, także wiele tych biblijnych zagadnień, które mnie interesowały, studiowałem. Okazuje się, że dla przykładu takim rzucę tylko hasłem. Pierwsze zdanie Biblii jest jeszcze w polskich tłumaczeniach źle tłumaczone. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Tymczasem ten tekst oryginalny, żeby oddać myśl, to gdy Bóg zaczynał stwarzać niebo i ziemię, a ziemia była pusta, a tym, co w tekście pierwszym Genesis jest, ma cechy absolutu, ma te atrybuty absolutu, jest odwieczny, niezniszczalny, to były, to w tym tekście tego jest określone greckim, przepraszam, nie greckim, to hebrajskim słowem techon, co oznacza bezmiar wód, głębinę wód i Bóg Elohim tej pierwszego rozdziału, on wydobywa z tych bezkresnych wód i ziemię po prostu i nawet to pierwsze zdanie, jeżeli weźmiemy je dosłownie, bo niektórzy to tłumaczą jako, że tu mamy naukę o stworzeniu z niczego, biblistka dzisiejsza, ta naukowa na tym się nie zgodzi, mówię z Polski na przykład, biblista z Krakowa, franciszkanin, synowiec, wykazuje, że pierwsze zdanie Biblii tam nie ma nauki o stworzeniu z niczego. No tu mamy dzielenie wód górnych, dolnych. Niebo to jest właściwie sklepienie niebieskie, gdzie są wody górne. Pan Bóg buduje sobie mieszkanie w tych przestrzeniach niebieskich, tych ponad tymi wodami górnymi. Także te wszystkie elementy dowiadywałem się przez te studia. Dowiedziałem się też na przykład to, że do II wieku w judaizmie, do II wieku przed Chrystusem, nie wierzono w zmartwychwstanie i w życie wieczne. Ktoś powie, jak to? Jeszcze za czasów Jezusa mamy podzielonych. Faryzeusze w dalszym ciągu, przepraszam, saduceusze nie wierzą w zmartwychwstanie.
ani życie wieczne. Faryzeusze w to wierzą, dlatego w dyskusjach między Saduceuszami a faryzeuszami Jezus się zawsze opowiada po stronie faryzeuszy. Także tu sygnalizuję, czego się tam nauczyłem, bo nie mogę wchodzić zbytnio w szczegóły, tylko chcę podkreślić, czego się tam uczyłem. To jest to kolegium polskie, w którym mieszkałem. Tutaj jest figura świętego Krzysztofa, niesie Jezusa na plecach. Tu grywaliśmy w siatkówkę. Tu było takie boisko piłki siatkowej. W kolegium polskim, jak Sobór czy inne jakieś konieczności, przyjeżdżał i kardynał Wojtyła, coś z Soboru też tu mieszkał, także miałem okazję poznać bliżej człowieka, którego sobie szalenie cenię, bo to był człowiek o niezwykle jakimś takim wysokim poziomie morale. Imponował. Także tu mam związane wspomnienie też z Janem Pawłem II. On co czwartki nam organizował takie spotkanie, jak był sobór, nie, żeby nam tam wyjaśnić, co się na soborze. Czyli ja zawsze stawiałem głupie pytania. Także on jak nieraz korytarzem mijaliśmy się, to tak pokiwał głową. No dla przykładu, no, tak jest was na tym soborze 2000 coś ponad i pół biskupów. No i teraz, czy ten Duch Święty aż musi tak, przepraszam za określenie, wyrżnąć te głowy aż 2500, żeby jakaś porządna idea przeszła. Potem jeszcze głosujecie. Ale na Paweł II wyjaśnił, że są odpowiednie komisje. Biskupi składają swoje przemówienia, ale też i teksty, bo ci, którzy mają więcej mówić do powiedzenia, to nie te 10 minut nie mówią, tylko dokument odpowiadają. A to przez komisje są przeglądane i potem się, bo już na tyle elektronicznie był obsługiwany sobór, że otrzymywali ojcowie soborzy, że i taka, taka i takie idee zostały zgłoszone, to uważa komisja za słuszne i dopiero się dyskutuje, znaczy głosuje pod koniec. Także dobre idee mają moc przebicia, nie jest tak, że... Ale no, taki dałem przykład jednego z pytań, który postawiłem. To jest brama wjazdowa do Kolegium dla Polaków, Pontificium Kolei Gium, bo tak właśnie czytałem, Polonorum. To jest wejście, potem się skręca w lewo i tam jest ten gmach, który Państwu pokazałem. Teraz to jest jeden z profesorów jezuita, Anglik, Frederick Copleston. To był mój w jakiś sposób idol tej uczelni. Człowiek o jakiejś niezwykłej wiedzy, także biologicznej, fizycznej. Więc jak to się w jednej głowie mieści? Takie wszystkie poglądy takie wypośrodkowane. No ale co on między nimi, co jemu zawdzięczam? Że wyleczył mnie z tomizmu, przepraszam, że tak powiem, bo papież, nie pomijmy, Leon XIII, bo wydał encyklikę Eterni Patris, którym wprowadził w Kościele jako oficjalną filozofię neotomizm. No i jezuici wtedy musieli się w ciągu jednej doby nawrócić na neotomizm, bo oni jakoś opierali się na innym
na swoim jakimś filozofie jezuickim. Przepraszam, ale może mi się w dalszym przypomni. W każdym razie, no, musieli wykładać neotomizm. Jak Sobór Watykański się odbywał, to wrócono do pluralizmu systemów filozoficznych, bo uznano, że na przykład jak się nawraca Hindusów, to przy okazji trzeba ich nawracać na filozofię świętego Tomasza? Hindusi mają tak bogatą historię filozofii i dlaczego przy pomocy pojęć tej filozofii nie wyrażać przekonań chrześcijańskich, dogmatów i tak dalej. Nie należy na siłę pakować tam tomizmu. I wtedy znów wprowadzono pluralizm systemów filozoficznych. No i wtedy dopiero sobie jezuici pozwolili, szczególnie Fryderyk Koppelsztam. Twierdził się, to Tomasz Zakwinowy, wielki umysł, wspaniały. Tylko, że gdyby żył dzisiaj, to by tomistą nie był. Także i wykazywał, że z tomizmem, jeżeli będziemy szli do naukowców, fizyków, biologów i tak dalej, to daleko nie zajdziemy. Że jednak trzeba filozofować w kontekście nauk przyrodniczych. To co u nas robi też ksiądz Michał Heller. W kontekście nauk przyrodniczych, brać pod uwagę dane przyrodnicze. On nawet miał wykładać po łacinie, nie bardzo mu to wychodziło, więc wolał po włosku. I nawet pamiętam, jak on z takim akcentem angielskim tłumaczył nam, że la nostra signora filozofia none e docta perché non sa non rispetta le scienze naturalei. Jeżeli nasza filozofia mówi, to myślę, że jest niedokształcona, bo nie zna i nie uwzględnia osiągnięć nauk przyrodniczych. To jest zdanie, które pamiętam, jak z takim już akcentem angielskim wypowiedział pod koniec, nie? Więc naturalej, nie? Teraz dużo zawdzięczam też biologowi, jezuicie Vittorio Marcozzi. On nam wykładał na przykład rozwój embrionalno-płodowy tak szczególik po szczególiku i próbowaliśmy zgłębiać intelektualnie, bo ponoć intus legere po łacinie tłumaczone nam jest, znaczy czytać w głąb, legere intus, żeby no, pytaliśmy się, no, czy tu możemy powiedzieć, że to jest człowiek, czy nie. Także tym wykładom Vittorio Marcozzi dużo zawdzięczam, potem sam tą metodą, bo mnie ten rozwój embrionalno-płodowy interesował, bo mi przypadło potem też na uniwersytecie, jak już skończyłem zajęcia. Coś tu widzę mi, a już się prądu zabrakło. Przepraszam. Także coś tu zgubiłem wątek. Więc te szczegóły nam wykładał z rozwojem embrionalno-płodowego. Aha, na uniwersytecie, jak już skończyłem, jak upadła filozofia marksistowska, ponieważ też miałem studia filozoficzne skończone, poproszono mnie na uniwersytecie, żeby być pierwszym dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii. I był to przede mną będący profesor. Namówił mnie, żeby się przenieść na filozofię. Niedługo tam byłem dyrektorem, bo jakoś nie bardzo się nadaje na bycie dyrektorem nawet takiego instytutu, ale
byłem przez pewien czas dyrektorem i tak z filozofią się związałem i przypadło mi właśnie wykładać bioetykę. I to, co nauczyłem się od Vittorio Marcocciego, potem poszerzałem, bo kupowałem sobie biologię, dokształcałem się, położnictwa, książki i tak dalej, także próbowałem być w tej dziedzinie au courant, dlatego też Państwo w YouTubie znajdą moje wykłady na temat implikacji filozoficzno-teologicznych rozwoju embrionalno-płodowego. Także tu mamy jednego z uczonych, który zrobił na mnie dużo dobre wrażenie, imponował mi swą wiedzą biologiczną. Poza tym on był wdzięczny, bo zawdzięczał generałowi Polakowi Leduchowskiemu, że go wysłał na studia biologiczne. Jak u niego zdawałem egzamin, to mówię, o, ja uważam, że jestem Polakiem, to ja Polsce zawdzięczam to, bo generałem był Leduchowski i mnie na studia biologiczne wysłał. Tu mamy jego zdjęcie. Tu jeszcze teraz Paweł Siwek, jezuita, w Polsce znany między innymi z tłumaczenia dzieła o duszy Arystotelesa, znający doskonale psychiatrię, psychologię kliniczną. To są jego zdjęcia, może gdy nam wykładał, ale już właściwie był na emeryturze, także jego wykłady były tak dodatkowe, ale były bardzo ciekawe. Chodziłem na jego wykłady. On też w tym czasie napisał książkę Wieczory paryskie, ale jest to historia religii napisana z punktu widzenia psychologii klinicznej i psychiatrii. Ponieważ liznąłem tą psychiatrię jeszcze w Pelplinie, to tutaj sobie mogłem te rzeczy pogłębić. Także z przyjemnością przestudiowałem tą książkę Wieczory paryskie. Ona potem w Polsce też została wydana w Palutinum. Też ma ten tytuł Wieczory paryskie. Nie wiem dlaczego taki tytuł. Historia religii z punktu widzenia psychiatrii i psychologii klinicznej ma tytuł Wieczory paryskie. Może w Paryżu je redagował wieczorami? Nie wiem. Tego nie wiem. W każdym razie tak wyglądał wtedy, kiedy nas uczył. Państwo już jako starszy pan. Żył jeszcze 16 lat po moim powrocie ze studiów, także się doczekał dosyć późnego wieku. To spowodowało, że te wszystkie, bo on też zajął się od strony chrześcijatycznej chrześcijaństwem, Jezusem z Nazaretu, podawał, którzy psychiatrzy próbują zarzucać jakie zaburzenia psychiatryczne u postaci najważniejszej w chrześcijaństwie. Także sobie to wszystko notowałam i potem jak już dostawałam pieniądze na kwerendy, także sobie wtedy dzieła tych przestudiowałem. Robiłem kserokopię, siedziałem w Strasburgu, tam było sporo tych książek Alberta Schweitzera, też, który napisał studium psychiatryczne, jako doktorat z medycyny, napisał studium psychiatryczne Jezusa, gdzie wykazuje tym psychiatrom, że oni może są dobrymi psychiatrami, ale jeśli chodzi o biblijskie, to się nie znają w ogóle i cytując na przykład jako dowód megalomanii czy teomegalomanii Jezusa czynił się Bogiem, to jest nieporozumienie. Trzeba znać też i dobrze biblistykę. Także te zarzuty próbował obalać, z czym ja, no dlatego, że też przypadło biblistykę studiować zupełnie z Albertem Schweitzerem. Zgadzałem, jak
bo mam w kilku językach, ale też w oryginale niemieckim tą pracę doktorską Alberta Schweitzera. A tu jest Vittorio Marcozzi, jeszcze raz. To kończę w tej chwili moje opowiadanie tej pierwszej części. Dziękuję za uwagę, ale tutaj mamy Fontannę di Trevi. Ona jest co jakieś 3 minuty od Gregorianum. Także nieraz na przerwach wychodziliśmy sobie i podziwialiśmy to dzieło sztuki Fontannę di Trevi. Także na tym kończę tą pierwszą część mojego. Drugą część, jak robiłem potem habilitację, o czym pisałem, jak pracowałem na Uniwersytecie Gdańskim, to opowiem w drugiej części. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę.